Najpierw sformułowali wnioski, kto im się nie podoba, a dopiero potem naukowo to uzasadnili. Więc biedni ludzie to była zaraza. Mikroby. Podludzie. Rozumiecie? To dobrze. Now, I'm continuing. Kontynuuję. Now, I'm not done. Jeszcze nie skończyłem. Hitler lubił powtarzać: narodowy socjalizm to biologia w działaniu. Chodzi o to, żeby tlennik złapać i następnie podanie tlennika do komórki jajowej. Bez żadnych zaburzeń. To dobrze rokuje potem na rozwoju. Nie możemy myśleć o eugenice jako o jakimś prądzie filozoficznym, który kiedyś był, potem za Hitlera się wykonał i skończył. To jest błąd. Ten podział na dzieci godne prawa do życia i dzieci niegodne tego prawa, to jest podział na ludzi i nad ludzi. I to też jest eugenika. Eugenika zajmowała się takim różnicowaniem ludzi, takim selekcjonowaniem ludzi. Wartościowi, mało wartościowi, bezwartościowi. Oto historia o tym, jak najlepsi spośród nas uruchomili machinę potwornego ludobójstwa. To byli ludzie poważni, na stanowiskach akademickich, bogaci. To był establishment, to nie był żaden bunt mas. To nie byli wichrzyciele, ani ludzie z nizi. To byli rektorzy uniwersytetów, sędziowie, dyrektorzy banków. To była elita. Słowo eugenika oznacza dobrze urodzony i zostało wprowadzone w XIX wieku przez Galtona, który uznał, że warto by było zadbać o to, żeby społeczeństwo było ogólnie lepsze. Pan Galton wymyślił, że część osób w populacji ludzkiej jest jak gdyby źle skonstruowana, jest gorsza. I wobec tego, żeby cywilizacja dalej szła, powinno się promować rozmnażanie tych klas wyższych, które on uważał za lepsze, i hamować rozmnażanie klas niższych, które uważał za gorsze, no bardziej głupie, mniej przystosowane. Francis Galton był wynalazcą systemu analizy linii papilarnych dłoni. Był wynalazcą linii barycznych i termicznych do oznaczeń na mapach pogody. Starał się stworzyć model matematycznej przewidywalności, by móc określić, czy inteligentni małżonkowie będą mieli inteligentne dzieci. Sądził, że może przewidzieć wzór. Do tej idei dołożyli się też inni myśliciele: Herbert Spencer, Thomas Malthus, Karol Darwin ze swoją teorią ewolucji. Galton i Darwin zresztą byli spokrewnieni i obaj pisali o tym już wtedy, że są pewne rasy niższe i wyższe, że Murzyni są troszeczkę bliżej małp niż inni ludzie. Idea ewolucji, która wywodzi się od różnych innych teorii, zakłada, że gatunki wciąż ewoluują, przechodząc stopniowo w coraz lepsze, wyższe stadia. Taki pogląd bazuje na wierze w postęp.
Jeżeli zaakceptujemy jako zasadę, że człowiek ewoluuje w jakąś formę istoty wyższej, to rozumie się samo przez się, że możemy ten proces wspomagać. Więc wynikało z tego, że człowieka należy kiedyś przeprowadzić do następnego etapu ewolucji. Ale jak to zrobić? Eugenika, jak wiadomo, było to amerykańskie dążenie do stworzenia rasy panów, wyższej rasy białych, błękitnookich blondynów. Cold Spring Harbor było kolebką eugeniki w Stanach Zjednoczonych. Ta instytucja ma skomplikowaną historię. Pierwotnie powstała w 1890 roku jako nadmorska szkoła dla nauczycieli z kolegiów i szkół średnich. Przyjeżdżali do Cold Spring Harbor na parę tygodni w lecie i uczyli się, jak zbierać organizmy w porcie. Potem musieli oglądać je pod mikroskopem i tak dalej. Pierwszym istotnym kierownikiem tego laboratorium biologicznego był Charles Davenport. Wraz z żoną Gertrudą opublikowali kilka prac na temat dziedziczenia koloru oczu i włosów. Ponieważ Davenport był bardzo przejęty pomysłem, by owoce, jakie przyniosła genetyka mendlowska, zastosować do człowieka. Jeżeli szukamy przykładu, to mamy oryginalną wypowiedź Charlesa Davenporta, który jest ojcem eugeniki. Jeżeli szukamy jednego ojca, oto jego wypowiedź z 1903 roku, zanim jeszcze zaczął się bardziej liczyć ze słowami. Powiedział, że musimy osuszyć źródła, zatamować napływ zdefektowanej, zdegenerowanej protoplazmy. Ten artykuł został zamieszczony na łamach czasopisma Stowarzyszenia Hodowców Amerykańskich, organizacji, która pod zmienioną nazwą odgrywa dziś istotną rolę na polu genetyki. I dalej stwierdza Davenport całkowicie otwarcie. Tak jak społeczeństwo ma prawo bronić się, pozbawiając życia mordercę, tak samo ma prawo unicestwić ohydnego węża beznadziejnie podstępnej protoplazmy. Faktycznie eugenicy dysponowali taką uwodzicielską siłą perswazji, która polegała na tym, że oni zadawali naprawdę rozsądne i dobre pytania, tylko udzielali fatalnej odpowiedzi. Bo faktycznie jest tak, że na przełomie XIX i XX wieku i po I wojnie światowej są realne problemy społeczne związane na przykład z miastami, z higieną miast, z bardzo dużym przyrostem naturalnym wśród warstw bardzo ubogich, czyli wśród ludzi, którzy na przykład nie mogli tych dzieci odpowiednio wychować, wykarmić, już nie mówię, żeby w ogóle uczyć, ale zapewnić im w miarę godne warunki życia. I to wszystko jest prawda, tylko że ich odpowiedź była straszna. Straszna, bo polegała na tym, że oni już nie chcieli tych ludzi uczyć. Oni chcieli tak naprawdę doprowadzić do tego, żeby przerwać raz na zawsze ten łańcuch dziedziczności, złej dziedziczności, że żebrak rodzi żebraków, następnych produkuje bezrobotnych, żeby to przerwać raz na zawsze. Byli postępowcami, wrażliwymi na problemy społeczne utopistami. Z pewnością pamiętacie, że utopia w języku greckim znaczy nigdzie. Ale oni sądzili, że stworzą lepszego człowieka. Charles Davenport nie szukał rozgłosu. Charles Davenport nadawał bieg rzeczom, ale to jego prawa ręka, Harry Laughlin, wykonywał większość czarnej roboty. Otóż Harry Laughlin był... Nie jestem pewien, czy był złym, czy niedobrym człowiekiem. Po prostu był człowiekiem swych czasów. Uważał, że należy stosować podejście eugeniczne, żeby próbować polepszyć świat dla dobra ludzkości.
To Harry Laughlin był tym, który wyszedł z pojęciem takim jak pół Żyd. W jednej czwartej Żyd, w jednej trzeciej Żyd, w jednej szesnastej Żyd. Harry Laughlin i Charles Davenport byli biologami ilościowymi. Bardzo lubili liczby. Harry Laughlin prowadził badania terenowe, zbierając dane. Było to na Long Island, gdzie stworzyli olbrzymi ośrodek nazwany Biuro Dokumentacji Eugenicznej. Pełne fiszek. Biuro Dokumentacji Eugenicznej szkoliło badaczy terenowych, zwykle młode, a nawet bardzo młode kobiety, absolwentki lub studentki koledżów. Przygotowywano je do pracy polegającej na chodzeniu od drzwi do drzwi i zapełnianiu kwestionariuszy. Były to kwestie bardzo bezpośrednie. Kolor oczu, kolor włosów, wzrost, czy ludzie mieli słaby wzrok, czy w rodzinie występowała utrata słuchu. Przypuszczam, że próbowali ogarnąć całe spektrum ludzkiego doświadczenia. Więc na przykład interesowali się zdolnościami muzycznymi, czy kobiety z poszczególnych rodzin były zręczne, jeśli chodzi o szycie. I chodziło o to, żeby stworzyć olbrzymi magazyn informacji na podstawie aktów małżeństw, urodzenia, pokrewieństwa, genealogii, ksiąg parafialnych, danych urzędowych, żeby zebrać to wszystko razem i zadecydować, kto zasługuje, żeby żyć, a kto nie. W książce medycznej z 1917 roku doktora Williama Robinsona, wybitnego urologa, eugenika, małżeństwo i kontrola urodzeń, możemy przeczytać na stronie 74. Najlepiej byłoby te dzieci delikatnie uśpić chloroformem i mówi tu o dzieciach ludzi niepełnosprawnych albo podać im dawkę cjanku potasu. Na samym początku eugenika dotyczyła rzeczywiście tylko takich abstrakcyjnych idei i myśliciele wymieniali się tymi poglądami. Natomiast zainteresowała się nią elita. Biała, bogata elita Stanów Zjednoczonych z dużymi pieniędzmi i elita rozczarowana upadkiem niewolnictwa. Charakteryzowało ich takie rozpoznanie istoty człowieczeństwa, prawda? Że człowiek tak naprawdę, że te reguły, które odnoszą się do hodowli roślin, zwierząt, że one tak naprawdę mogą się odnosić do człowieka tak samo dobrze, prawda? Że po prostu człowieka można hodować. I teraz ja nie przesadzam, to znaczy eugenicy używali terminu hodowanie człowieka, hodowla, świadome, racjonalne, zaplanowane. Wstępny raport sekcji eugenicznej Stowarzyszenia Hodowców Amerykańskich na temat najlepszych sposobów odcięcia zdefektowanego materiału dziedzicznego w populacji ludzkiej. Przestępczości, głuchoty, ślepoty, epilepsji i tak dalej. I tu mamy listę metod, które to grono naukowców zalecało. Było 10 propozycji. Segregacja, to jest w praktyce obozy koncentracyjne. Sterylizacja, ograniczenie prawa do małżeństwa i eutanazja. Punkt 8. Eutanazja. Które z powyższych metod winniśmy zastosować? Eugenika pozytywna, czyli selekcjonowanie najlepszych, jest oparte na mętnych podstawach. Ponieważ najlepszość często, jakkolwiek ją definiujemy, czy chodzi nam o piękną barwę skóry, czy o wysoki wzrost, czy o wyjątkowo miłe usposobienie, nie jest czymś, co w prosty sposób się przekaże potomstwu. Chcielibyśmy mieć, powiedzmy, inteligentne społeczeństwo.
To wcale też nie jest takie proste. Zadano sobie pytanie, czy gdyby myszom wszczepić dodatkową kopię genu, który koduje pewne receptory w mózgu, to ta mysz byłaby bardziej inteligentna. No i rzeczywiście, wytworzono szczep myszy, które się znakomicie, błyskawicznie uczą wychodzenia z labiryntu, rozpoznają małe obiekty, no ale okazało się, że jest ogromny koszt tego, dlatego że te myszy wprawdzie są bardziej inteligentne, ale mają większą wrażliwość na ból, bo każdy, nawet najmniejszy bodziec jest amplifikowany właśnie dlatego, że tych receptorów mają więcej. Wobec tego one stale cierpią. Stany Zjednoczone wkraczały w XX wiek, a oni wierzyli w selekcję eugeniczną. Jeśli byłeś dotknięty gruźlicą, albo biedą, albo przestępczością, albo prostytucją, albo upośledzeniem umysłowym, czego zresztą nigdy nie precyzowali, albo grypą, to był to sposób natury na wyeliminowanie cię. I skoro sama natura nie chce, żeby ci ludzie istnieli na Ziemi, to dlaczego my mamy marnować nasze cenne zasoby, żeby ich kształcić, karmić? Już na początku XX wieku, kiedy pojawiały się te pierwsze plany inżynierii społecznej wymyślane przez środowiska eugeniczne w Ameryce, oni mówili, że nie da się tego zrobić bez przymusu, że na pewnym etapie trzeba będzie ludzi docisnąć, jakoś ludzi skłonić do tego. Najpierw zaproponowali publiczne komory gazowe. Publiczne komory gazowe, a także śmiertelne zastrzyki zostały po raz pierwszy zgłoszone jako projekt prawa stanowego w 1908 roku w Ohio. I wówczas to nie przeszło. Jednakże przymusowa sterylizacja chirurgiczna przeszła. Eugenicy dochodzili do wniosku, że decyzje tak ważne jak prokreacja, jak płodzenie dzieci nigdy już nie może być pozostawiona więcej kaprysowi jednostki, tylko powinna być podporządkowana jakiejś sile zewnętrznej, jakiejś racjonalnej sile, i tą siłą było właśnie państwo. Otóż kolejnym ojcem, założycielem amerykańskiego systemu zbrodni eugenicznej był jeden z najszacowniejszych amerykańskich sędziów. Oliver Wendell Holmes. To postać ikona amerykańskiego sądownictwa. Był sędzią Sądu Najwyższego. I to właśnie on orzekł, było to w połowie lat 20., że dla dobra całej ludzkości należy przeciąć trzy linie dziedziczenia: babki, córki i wnuczki. Był to słynny precedens Currie-Buck. Najsłynniejsza na świecie, która się odbyła, to była taka sprawa z 1927 roku. Chodziło o pensjonariuszkę domu opieki w Virginii, nazywała się Currie-Buck. Ona przebywała w tym domu opieki razem ze swoją matką, Emmą, i ze swoją córką. No i sędzia Sądu Najwyższego wydał orzeczenie, które brzmiało mniej więcej tak, że są przecież ludzie w naszej wspólnocie, którzy poświęcają ofiarnie życie na obronę kraju i tak dalej, a są tacy, którzy ciążą, i na pewno dla tych, którzy nie są sprawni, nie będzie wielką przeszkodą, jeśli nie będą mogli posiadać dzieci, i że trzy generacje debili to dość, żeby orzec sterylizację. Więc to wystarczyło, by uruchomić lawinę, i w rezultacie jakieś 65 tysięcy Amerykanów zostało wysterylizowanych, bo byli biedni, bo byli czarni, bo byli biali, ale rudzi, bo byli Żydami albo mieszańcami. To prawo obowiązywało w 27 stanach, z tym, że aż 1/3 przypadków, to jest około 20 tysięcy zabiegów sterylizacji, przeprowadzono w samej tylko Kalifornii. I jeszcze tysiące innych wysterylizowano na polecenie rządu federalnego, tu brak danych, na terenie rezerwatów indiańskich. W wielu przypadkach pacjenci w ogóle byli sterylizowani, nie wiedząc o tym. I to są takie najbardziej dramatyczne, powiedziałabym, życiorysy tych ludzi. Nawet młode dzieci, które takie specjalne rady eugeniczne kwalifikowały na tej podstawie, że przewidujemy, że on będzie głupi i no, nie poradzi sobie w życiu, w związku z tym już dzisiaj go sterylizujemy.
Oszukiwali ludzi. Podstępem wyłudzali zgodę. Brali na przykład 13-latkę i pytali: lubisz dowcipy rysunkowe? Komiksy? Ona na to: tak. Co ty na to, żebyśmy ci w czymś pomogli? Dobrze. Pozwolisz, że zrobimy coś, po czym poczujesz się lepiej? Pewnie. Podpisane, zatwierdzone. Pod nóż i już była wysterylizowana. Istotą eugeniki było sprzężenie takich dwóch sił. Z jednej strony to była przemoc i okrucieństwo wobec ludzi, ale oblane takim sosem humanitaryzmu, pomocy, prawda? I tutaj w zasadzie człowiek, który wierzył w naukę, no mówił, no tak, no skoro tak jest, no to trzeba racjonalnie zaplanować świat. Oczywiście, że pieniądze grały rolę. Tego wszystkiego nie można by dokonać bez pieniędzy. To byłaby tylko jakaś marginalna szarlataneria, jakiś kompletny nonsens, gdyby pieniądze nie podniosły tego do rangi pseudonauki. Fundując akademickie katedry, forsując legislację, nakręcając gigantyczną machinę propagandową. To wszystko pieniądze i to nie byle grosze. To były miliony dolarów pod pretekstem dobroczynności. Oto co mogą pieniądze, jeśli są użyte w złych celach. Instytut Carnegie, Fundacja Rockefellera, Fortuna Kolejowa Harrimana, koleje, ropa, węgiel, stal. Słabi obciążają nasz budżet. Taka była argumentacja eugeniczna. Dzieci na przykład niezbyt zdolne, niezbyt uważne, zaniżają poziom w klasach. A wiecie, że konferencja optymologów amerykańskich w latach 20. postulowała wyeliminowanie wszystkich ludzi, którzy noszą okulary. Alexander Graham Bell chciał się pozbyć wszystkich głuchych, a był jednym z głównych liderów w amerykańskim ruchu eugenicznym. Margaret Sanger, ta od planowania rodzicielstwa. Jej koncepcja była taka, żeby pomagać ludziom. Ale tylko 1/3. Chciała, żeby 2/3 ludzi zniknęły. I nazywała ich ludzkimi chwastami. Margaret Sanger, założycielka Planned Parenthood, planowanego rodzicielstwa, czyli największej w tej chwili sieci organizacji prowajderów aborcji i antykoncepcji na świecie, no sama była otwartą rasistką. Ona mówiła o murzynach, że to jest dysgeniczny horror, że to są ludzie, którzy nie powinni się nigdy narodzić, że ich trzeba się jakoś pozbyć. Ona przemawiała wielokrotnie na spotkaniach Ku Klux Klanu i nawet tym się chwaliła w swojej autobiografii. I nawet dziś wielu ludzi uważa Margaret Sanger za wielką bohaterkę, która rzekomo wyswobodziła kobiety. W rzeczywistości ona przeznaczała czarnych do aborcji. Bardzo interesujące, że nawet dziś znalazłbyś więcej aborcyjnych klinik planowanego rodzicielstwa w czarnych dzielnicach niż gdzie indziej. Madison Grant, bliski współpracownik Margaret Sanger, w swojej słynnej książce Przemijanie wspaniałej rasy napisał: mylne opieranie się na tzw. boskich prawach i sentymentalna wiara w świętość ludzkiego życia stoją na przeszkodzie eliminacji kalekich dzieci i sterylizacji takich dorosłych, którzy nie przedstawiają żadnej wartości dla społeczeństwa. Prawa natury wymagają usunięcia niepełnosprawnych, a ludzkie życie jest cenne tylko, jeśli ma wartość dla społeczeństwa lub rasy. Tak pisał Madison Grant, człowiek, który otrzymał list z wyrazami zachwytu od Adolfa Hitlera. Jest pan moim bohaterem, a pańska książka jest moją Biblią. Teraz na pewno chcecie wiedzieć, w jaki sposób Niemcy dowiedzieli się o eugenice. Kiedy Adolf Hitler przebywał w więzieniu, pisząc Mein Kampf, przeczytał amerykańskie książki eugeniczne, przetłumaczone na niemiecki przez nazistowskie wydawnictwo.
Wiemy nawet dokładnie, które to były wydania i co się wtedy czytało. Hitler wypowiadał się w wywiadach, mówił, że on obserwuje amerykańskich eugeników, że podobają mu się pomysły na sterylizację i wysyłał Hitler swoich ludzi do amerykańskich eugeników. Amerykańscy eugenicy jeździli do Niemiec zobaczyć, co tam się dzieje. W Niemczech powstał kurs na Uniwersytecie Studium Ras, na którym wykładali właśnie amerykańscy eugenicy. Wzajemnie przyznawali sobie nagrody, wyróżniali się. W istocie Laughlin w 1937 roku, dwa lata po tym, jak jego zasady zostały zastosowane w tzw. ustawach norymberskich, otrzymał specjalną nagrodę w nazistowskich Niemczech za swój twórczy wkład. Użyli jego formuły w prawach norymberskich. Teraz role odwracają się. Niemieccy eugenicy, jak Eugen Fischer, wychodzą na prowadzenie. A Amerykanie mogą obserwować, jak Niemcy wprowadzają amerykańskie prawa i pryncypia, nawet te wcześniej niezrealizowane. Jeden z czołowych prawników ustawodawców z Virginii w gazecie Richmond Times pisze w 1934 roku: Niemcy biją nas na głowę w naszej własnej konkurencji i są znacznie bardziej postępowi od nas. Oczywiście takim ostatecznym pomysłem ruchu eugenicznego na eksterminację mniejszości była legalizacja aborcji. I wielu ludzi jest błędnie przekonanych, że to ruch kobiecy, ruch feministyczny doprowadził do legalizacji aborcji. To jest nieprawda. Feministki pierwsze, te prawdziwe, które walczyły o prawa kobiet, mówiły wprost, że aborcja to jest opresja mężczyzn nad kobietami, że powinna być wyeliminowana. One ją postrzegały jako przemoc i że to jest coś złego dla kobiet. Pierwszym, który zaproponował i wprowadził legalizację aborcji, był Lenin w 1920 roku w ZSRR. Drugi wojownik o prawa kobiet to był Hitler. W 1933 roku dopuścił aborcję eugeniczną, czyli aborcję dzieci, które mogłyby się urodzić chore bądź nieidealne, wybrakowane. To, co my dziś uważamy jako taki szczytny kompromis, prawda, że niektóre dzieci można zabijać i w związku z tym jest to bardziej dopuszczalne niż zabijanie wszystkich dzieci. Totalitaryzm jest bardzo dobitnym przykładem, co może się stać, gdy rząd uzna, że pewna część ludzkości jest mniej ludzka niż reszta, że nie zasługuje na życie. Trzeba rozumieć, że ludzie odpowiedzialni za opiekę socjalną ciągle dyskutowali, czy nie najlepszym sposobem opieki nad tymi, którzy znajdowali się pod ich kuratelą, jest odmówienie im prawa do życia. Czy karmienie ich jest dobrym czy złym pomysłem? Czy nie przyniesie to tylko większej szkody społeczeństwu, jeśli powoła się do istnienia więcej ludzkich chwastów? Próbowano stworzyć pewną atmosferę społeczną, która by przyzwalała na to, tak? Między innymi korzystano ze środków propagandy, wówczas nowych filmów. Pokazywano szczególnie upośledzone, głęboko upośledzone osoby, no i pokazywano, no jak zachowują się jak zwierzęta, jak mogą, po co w ogóle oni żyją. Eugenicy przed wojną, niestety, tak było w Polsce i tak było gdzie indziej, przeżyli nienawiść do ludzi niepełnosprawnych, do ludzi poważnie chorych psychicznie i to była forma wręcz takiej chorobliwej nienawiści, pogardy. Od ukazania się nazistowskiej tej ustawy sterylizacyjnej w 1934 roku w Polsce rozpoczynają się bardzo podobne próby. Były w Polsce dwa pisma, które propagują eugenikę w radykalnej formie. Pierwsze to jest higiena psychiczna, a drugie to jest zagadnienia rasy. Kiedy zaczynałam pracę dotyczącą polskiej eugeniki, myśmy wszyscy się spodziewali, że to będzie sekta. Że to będzie sekta jakichś sfrustrowanych naukowców. Po czym okazało się, że oni mieli sukcesy, że byli wybitni, że byli uznani, że wyjeżdżali na kongresy, mieli publikacje. Do tego środowiska dołączyła część antropologów polskich
i osoby z kręgów inteligencji liberalno-lewicowej i wiadomości literackie wymieniały eugenikę, że jest to dobry pomysł. W przypadku Boja Żeleńskiego niektóre pomysły mu się podobały, które były, powiedziałabym, na styku nauki i nowej obyczajowości. I on na przykład w swoich felietonach omawia książkę Normana Herr. To jest taki brytyjski, w zasadzie z Australii z żydowskimi korzeniami, seksuolog. Bardzo ważny wtedy w Europie. I on, powtarzając tak relata, refero tego Normana Herr, jak będzie wyglądał ten świat tam za ileś tam lat, prawda? Że będzie kontrola urodzeń, że dzieci będą oceniane przez komisję ekspertów tuż po narodzeniu. Te niepełnosprawne będą zabijane, ale będą zabijane w humanitarny sposób, no bo przecież teraz się zabija dzieci i tak, to można zabijać humanitarnie. I to nie jest jego wypowiedź wprost, ale widać, że po prostu to go fascynowało. W Polsce ustawa sterylizacyjna nie została uchwalona. Środowisko psychiatryczne wypowiedziało się negatywnie w stosunku do ustawy eugenicznej. Po prostu nie poparło tego projektu, który forsował Leon Wernitz, który stał na czele Towarzystwa Eugenicznego. Stało się tak, pomimo że wielu psychiatrów w tym towarzystwie działało. I teraz jest takie pytanie, dlaczego te projekty sterylizacji, przymusu sterylizacyjnego nie weszły, prawda? To znaczy, co zadecydowało o tym? I jest faktycznie tak, że eugenika weszła w życie, to znaczy stała się obowiązującym prawem we wszystkich protestanckich, większości protestanckich krajów, oprócz Anglii w Europie. Natomiast w katolickich krajach nie weszła. W Szwajcarii, która jest i katolicka, i protestancka, było tak, że w kantonach protestanckich eugenika została zastosowana, natomiast w katolickich odrzucona. Podobnie było w Kanadzie. Więc religia odegrała ogromną rolę, ale nawet nie w sensie takiego twardego oporu Kościoła, tylko w sensie tego, że po prostu ludzie wychowani w określonej religii, w katolicyzmie, no w tym przypadku, bardzo sceptycznie odnosili się do tych pomysłów. Niektórzy publicyści, jak taka katolicka publicystka Maria Kępińska, wskazywała, że eugenika w radykalnej formie musi zakończyć się po prostu zbiorowym wielkim mordem. Więc jednak, powiedziałabym, można było rozpoznać zło, tylko trzeba było na nie spojrzeć z odpowiedniej strony. Patrząc na historię eugeniki, widzimy tę samą psychologię w działaniu, którą, wydaje mi się, możemy nazwać szatańską. Szatańską mentalnością. Szatańskim podejściem do człowieka. Możemy wspomnieć Hitlera, możemy wspomnieć Margaret Sanger, możemy wspomnieć innych eugeników od nich pochodzących. W istocie oni wszyscy twierdzą, że ludzie są tylko surowym materiałem, z którym możemy pracować, którym możemy manipulować, możemy zlikwidować pewne części ludzkości w interesie budowania nowego, lepszego człowieka. Już we wrześniu 1939 roku Niemcy zaczęli likwidować szpitale psychiatryczne. Polscy psychiatrzy nic wspólnego nie mieli z eksterminacją chorych psychicznie, bo część tych psychiatrów poniosła śmierć. Oni byli zabijani przez Niemców razem z pacjentami. Oni jakby najszybciej stali się ofiarami nazistowskiej eugeniki w Polsce. Do lata 1940 roku wszystkie te szpitale zostały zlikwidowane. Ta likwidacja szpitali psychiatrycznych wyglądała strasznie, straszliwie. Niemcy czasami mordowali pod niemal murem szpitala, kazali się ustawiać ludziom, albo na przykład wywozili ich do lasu i tam kazali kopać groby. Ci ludzie mieli pełną świadomość tego, co się z nimi dzieje. Część tych chorych psychicznie odzyskiwała całkowicie równowagę taką psychiczną, jak w obliczu śmierci, czegoś ostatecznego. Zachowały się świadectwa świadków, zachowały się relacje, co ci ludzie mówili, prawda, na
kilka minut przed własną śmiercią. Jakie były straszne błagania i krzyki, jak Niemcy wracali z poobrywanymi guzikami u mundurów, prawda, pokrwawieni, podrapani, bo oni jeszcze walczyli do końca o życie. Był taki przypadek szpitala psychiatrycznego w Polsce, gdzie na przykład dzieci zbuntowały się i rozpierzchły się po korytarzach. I one się chowały no, w różnych miejscach, pod łóżkami, w piwnicach, pod pierzynami, w każdym dostępnym miejscu. Każde takie dziecko zostało znalezione, było albo rozstrzelane, albo wyrzucone z okna. Ale później Niemcy doszli do wniosku, że to jest to zbyt droga metoda i trzeba tutaj znaleźć jakiś sposób zabijania, można powiedzieć, na skalę przemysłową, tanio i skuteczne. Więc poproszono o poradę chemików z Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i oni doradzili stosowanie tlenku węgla. I do tego, żeby to skutecznie przeprowadzić, utworzono specjalną grupę. I na czele tej grupy stanął policjant Herbert Lange. Pierwsza komora stała gazowa była wbudowana w Forcie VII pod Poznaniem. Butla z tlenkiem węgla była na zewnątrz bunkra. To trwało około pół godziny, niekiedy trochę krócej. Tam zabito ponad 1200 pacjentów. Tam zamordowano prawdopodobnie również niewidome dzieci. Poza tym no, należy powiedzieć, że istnieje ciągłość pomiędzy akcją zagłady chorych a Holokaustem. Gdyż pierwszy obóz zagłady w Chełmie nad Nerem utworzyła grupa Langego i Lange był tam pierwszym komendantem. Now. Let's continue on. A teraz, kontynuując, zobaczmy, jak to się potoczyło w samych Niemczech. W nazistowskich Niemczech głównym nazistowskim eugenikiem finansowanym przez Fundację Rockefellera był Otmar Verschuer. I Otmar Verschuer był przekonany, że naukowe badanie bliźniąt da klucz do zagadki szybszego przyrostu rasy panów i szybkiej eliminacji ras niższych. I Verschuer miał asystenta. Ten asystent nazywał się Józef Mengele. Jest taka, jakby to powiedzieć, udogodnienie, które dała nam natura w formie bliźniąt jednojajowych. Bliźnięta jednojajowe są zawsze tej samej płci, są na ogół niesłychanie podobne do siebie i można patrzeć, poddając je różnym testom, w jakim stopniu pewne cechy są uwarunkowane przez geny, które mają takie same, a w jakim stopniu przez otoczenie, które niekoniecznie mają takie same. Wiemy oczywiście, że wszyscy przybywający do Auschwitz słyszeli jedno słowo powtórzone dwukrotnym krzykiem. Bliźniaki. Potrzebujemy bliźniąt. I te bliźnięta były torturowane podczas potwornych medycznych eksperymentów. Otwierane i zszywane podczas sekcji na żywo, z pobieraniem próbek krwi do analizy. Verschuer tak pisze w 1943 roku. Mój asystent, dr Józef Mengele, współpracuje ze mną przy tym projekcie badawczym. Jest obecnie zatrudniony na etacie kapitana i lekarza w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Za zgodą Reichsführera Himmlera próbki krwi przesyłane są codziennie do mojego laboratorium. I to finansował Rockefeller. I przez lata ludzie sądzili, że to tylko szalony doktor, ale eugenicy wiedzieli dokładnie, co on robił. Ernst Klee napisał taką książkę, że Auschwitz była takim rajem dla naukowców, była taką orgią dla naukowców. Faktycznie jest tak, że przecież większość eksperymentów medycznych miała naukowe podstawy. I to jest niesamowity mit, z którym ciągle naukowcy walczą i nie mogą go zwalczyć. Mit nienaukowych czy pseudonaukowych eksperymentów.
po wojnie ta wiedza była tak straszna, że ten cały nieludzki porządek, że eksterminacje miały naukowy charakter, że faktycznie zaczęto wymawiać ludziom, że to była pseudonauka. Ten moralny aspekt tworzenia lepszej rasy jest dla mnie nie do przyjęcia. Ale istnieje wiele osób, dla których to jest do przyjęcia. Na przykład James Watson, noblista, odkrywca struktury DNA, wiele razy się wypowiadał, że jeżeli ktoś jest mało inteligentny, to jest to choroba, którą można by korygować genetycznie. On potem się troszkę wycofywał z tego, ale istnieje taki trend w wielu społeczeństwach rozwiniętych, że dlaczego nie? It wasn't until after the war. Aż dopiero po wojnie eugenika zdefiniowała się na nowo i została przemianowana, stając się nową nauką. Genetyką. Te same laboratoria, Cold Spring Harbor. Te same katedry naukowe w Londynie, w Niemczech. Ci sami naukowcy. Ale teraz w miejsce wydziałów eugeniki pojawiły się wydziały genetyki. Przestało być poprawne mówienie o eugenice. I to był taki moment przełomowy, kiedy eugenicy w Stanach Zjednoczonych taki zrobili sobie PR-owy lifting tej idei, tak? Czyli od higieny ras przesunęli się w stronę kontroli urodzin i skończyli na planowaniu rodziny. Wymyślili, że musimy stworzyć pigułkę antykoncepcyjną, bądź też pigułkę aborcyjną, którą też później stworzono. I oni kompletnie otwarcie i bez skrępowania mówili między sobą, że to myśmy nie zmienili tych idei, my musimy po prostu je lekko przypudrować, bo normalna Ameryka będzie się buntować przeciwko temu, no bo widziała Holokaust. The words we use today are different. Słowa, których dziś używamy, są inne. Procedury wydają się być milsze. Nie strzelamy już ludziom w głowę, nie wrzucamy ich do komór gazowych, ale ciągle to robimy. Teraz zabijamy po cichu. Ale ofiary nowego, miękkiego totalitaryzmu są o wiele liczniejsze. O wiele liczniejsze. Pamiętajcie, co roku na świecie dokonuje się 50 milionów aborcji i wiele z nich z przyczyn eugenicznych. No, statystyki pokazują ewidentnie, że dzieci na przykład z zespołem Downa prawie w ogóle się nie rodzą na Zachodzie. Rodzą się praktycznie tylko te, u których diagnoza była błędna, czyli nie wykryto tego zespołu Downa przed urodzeniem. Czyli ewidentnie nasze społeczeństwo oczyszcza się, tak, eksterminuje przed urodzeniem te osoby, które są mniej niż idealne. W Holandii zabija się dzieci niepełnosprawne, które się urodziły. Tak, dokonuje się aborcji pourodzeniowej. Już mamy obecnie takich bioetyków na świecie, na przykład Peter Singer z Australii, który twierdzi, że aborcja powinna być dozwolona również po urodzeniu dziecka. Czyli rodzice powinni mieć wybór reprodukcyjny, również jak to dziecko już chodzi po świecie, do momentu, kiedy ono zacznie się rozpoznawać w lustrze, bo to jest prawdopodobnie ten moment, kiedy ono nabiera świadomości. Kultura śmierci ciągle rośnie. Myślę tu o aborcji, wielkim żniwie eutanazji, zapłodnieniu in vitro, wszystkich tych manifestacjach potęgi naszej wiedzy, naszej woli tworzenia utopii. Our will to create our own utopia. Ale musimy wniknąć w istotę tej sprawy. We must look at the essence of it. Jedną z bardzo popularnych procedur, która realizuje cele eugeniczne, jest zapłodnienie in vitro. To proces, który jawi się jako bardzo dobry. Właściwie nauka wychodzi tu na prawdziwego bohatera. Wprowadzenie technik rozrodu wspomaganego medycznie stworzyło szansę bardzo głębokiej ingerencji w procesy powstawania życia ludzkiego. Chodzi o to, żeby ten plemnik złapać. A już pan miał jeden? Tak, ale nie każdy mi się podoba. Ten... No jednak chodzi o to, żeby do najlepszej morfologii plemnika wybrać. I w kolejnym etapie wykonuje się tak zwaną docytoplazmatyczną iniekcję plemnika do komórki jajowej. To jest to, co robi tutaj właśnie kolega. Delikatnie z igłą wychodzimy i praktycznie nawet nie ma śladu po wkłuciu.
A wiecie, że ta jedna komórka ludzka ma swój kod DNA. DNA określa, że dziecko będzie mieć niebieskie oczy, będzie mieć blond włosy i jeśli dostanie odpowiednie odżywianie, będzie miało około 175 cm i że będzie mężczyzną. Cała ta informacja jest już w tym jednokomórkowym embrionie i wszystko, czego trzeba, to odżywianie i bezpieczne środowisko. My wszyscy potrzebujemy odżywiania i bezpiecznego środowiska, żeby wyrosnąć na osobę, jaką mamy się stać. To, co w tej chwili kolega zrobił, to te zapłodnione komórki jajowe pobrał z płytki, na której te zapłodnienia były wykonywane, pobrał i rozłożył do specjalnych płytek, gdzie dalej się będą rozwijać zarodki. Tu będą do jutra. Rano będzie dokonana ocena zapłodnień tych komórek, czy się zapłodniły. Potem zmiana jest podłoże i podziały. Czasami następują już po południu pierwsze podziały. W niektórych komórkach jajowych jest widoczne właśnie podziały, a najczęściej już na drugą dobę oceniamy podzielone komórki. Zarodki właściwie. Ja przez 14 lat pracowałem w programie in vitro. I powiem panu tak. Jest druga doba od chwili punkcji, czyli od chwili połączenia komórek jajowych z plemnikami. Zarodek ludzki liczy sobie 4 komórki, 4 blastomery, bo blastomery to nazwa tych komórek. I przychodzi małżeństwo i pyta, czy nasze dzieci żyją. I doktor mówi, tak, żyją. I nie ma żadnego innego momentu w rozwoju płodu i później dziecka, który można by ustalić jako graniczny. I tutaj nauka naprawdę nie ma wątpliwości. Ja rozumiem, że to życie jest widoczne tylko i wyłącznie pod mikroskopem. Ono nie ucieka, ono nie krzyczy, ale ono jest. Blastocystę jest to jak gdyby najbardziej rozwinięty zarodek, który możemy jeszcze hodować in vitro. Potem już ta blastocysta się wykluwa, bo to jest już, ona już jest przygotowana do implantacji, do zagnieżdżenia w jamie macicy. I jeżeli my byśmy pozostawili dalej, to po prostu to by się wykluło, nie miałoby się gdzie implantować i obumarło. Wyliczono, że skuteczność programu in vitro będzie największa, jeżeli dokonamy wyboru spośród 6-8 zarodków, tych dwóch najlepszych, najlepiej rokujących, naszym zdaniem, jeszcze raz zaznaczam, naszym zdaniem do przeżycia. Selekcja, która się w ten sposób odbywa, jest krokiem wobec ludzkiego życia. Podstawowy element, i to w tej chwili stanowi wyzwanie dla medycyny rozrodu, żeby móc, oglądając zarodek pod mikroskopem, ocenić jego jakość i szansę na dalszy rozwój. I ja nie wiem, czy to można nazywać selekcją i porównywać, jak niektórzy chcą, do rampy w obozach koncentracyjnych, ale pod mikroskopem wybiera się te zarodki, które mają największą szansę na to, żeby rozwijać się jako ciąża. Nie potrafimy polepszać w tym momencie w żaden sposób. Potrafimy tylko eliminować. Jeśli stwierdza się, że te zarodki są obciążone defektami genetycznymi, one nie powinny być przenoszone do macicy. Jeżeli rodzice są obciążeni i chcieliby sprawdzić, i chcieliby mieć pewność, że dziecko będzie zdrowe, jest możliwość takiej selekcji. No bo one w zasadzie tak nie mają szansy, a jeśli się będą rozwijały, to niestety będą się rozwijały w istocie obciążone defektami genetycznymi. Ten wybór polega, to jest taka eugenika negatywna, znaczy polega na odrzuceniu tych embrionów, które są chore. To, co jest piękne u człowieka, jest, że jesteśmy różnorodni. I nigdy nie wiadomo, jaka cecha do czego się może przydać. Bywa, że posiadanie jednego defektywnego genu chroni przed innymi chorobami. Wszyscy ze szkoły znają przykład, że jest coś, co się nazywa anemią sierpowatą. Bardzo ciężka choroba, jeżeli zetną się dwa geny. Natomiast osoby, które mają jeden gen normalny, a jeden defektywny, nie chorują na malarię. Fajne, prawda? Nadwyżka jest zamrażana. To są te baniaki, w których są składowane zarodki zamrożone. I jak długo one tutaj będą? To jest dobre pytanie, ponieważ w Polsce nie ma regulacji. One są cały czas. Nikt tego przecież nie wyrzuci. Natomiast prawda jest taka, że nie wszystkie pacjentki decydują się potem na przyjęcie kolejnych. W prawie brytyjskim jest tak, że one zostają 5 lat i po 5 latach są niszczone.
Natomiast u nas nie ma żadnych regulacji, ale i dlatego też nieetyczne byłoby wyrzucenie tego. Po prostu one są. I to jest zresztą duży problem na Zachodzie, bo w którymś momencie nie bardzo wiadomo, co z nimi robić. W Stanach w ogóle była taka akcja adopcji tych dzieci, zwanych dziećmi śnieżynkami, w sensie, że zgłaszały się rodziny, które chciały mieć ciążę z takim dzieckiem i je donosić. I jak zastanowimy się, że żyjemy w świecie, w którym w samych Stanach Zjednoczonych w lodówkach, w klinikach in vitro jest 500 000 ludzi, którzy nie mogą ani umrzeć, ani się urodzić, którzy są tam zamknięci, być może zostaną zużyci na jakieś eksperymenty, być może w ogóle zostaną wylani do zlewu któregoś dnia, no to nie jest świat, który osobiście mi się kojarzy z demokracją, wolnością, tolerancją i poszanowaniem praw człowieka. A ile ich tu jest? Nie wiem, dużo. Ile to jest dużo? No, a dla pana ile jest dużo? 100? Mało. 1000? No, może. 1000 zarodków, które tutaj są w tych terenach? Tak, tak. Przez lata się nazbierało. No i co będzie? Nie ma, w Polsce nie ma prawa, więc nie wiadomo, co będzie. What does this do in the long run? Jak to wpływa długodystansowo na ludzkie poczucie własnej wartości? Jeżeli żyjemy w świecie, w którym część ludzkości może być zniszczona w interesie całej ludzkości, jeżeli możemy niszczyć ludzi w imię ludzkości, jak to wpłynie na głębokie zakamarki, nawet nie myśli, ale na głębokie zakamarki serca tych, którzy przeżyją, tych, którzy zostaną wybrani, by żyć? Kto decyduje o tych sprawach? Jacy sędziowie określają, że ta osoba umrze, a ta przeżyje? W takim świecie kto osądzi sędziów? Ludzie nie są głupi. Od kiedy pojawiło się USG, to zarówno rodzice, jak i lekarze dokładnie widzą, że to, co tam jest, to nie jest żadna tkanka ciążowa, tylko to jest dziecko. Wobec tego, co muszę udowadniać? Że życie zaczyna się człowieka z chwilą poczęcia? Ja myślę, że ja nie muszę tego udowadniać. Myślę, że chyba... No, ja nie wiem. To już znów, tutaj pan mnie chce wprowadzić na tematy dyskusji filozoficznej. Ja powiedziałem, że ja unikam, bo to jest pojęcie, kiedy jest człowiek. Proszę pana, tego typu pytanie to proszę zadawać filozofom. Medycyna się tym nie powinna w ogóle zajmować. Ja jestem przeciwny, ja unikam jak diabeł święconej wody dyskusji o charakterze filozoficznym. No. Nasz odwieczny przeciwnik, diabeł, ma doktorat z psychologii, ludzkiej psychologii. Czasem nawet sam nadaje stopnie naukowe, więc zna nas bardzo dobrze. Obserwował ludzkie zachowanie, ludzką naturę przez milenia, od początku. Wie, jak możemy być zwiedzeni. Wie, że jedyny sposób, by to zrobić, to zaoferować zło w formie dobra. Już dzisiaj istnieją takie katalogi, które przeglądasz i wybierasz tę, którą chcesz, żeby została dawczynią jajeczek. A potem przejrzę katalog mężczyzn i widząc tego przystojnego mężczyznę, który ma 3 doktoraty, powiem, oto kandydat na biologicznego ojca dziecka. I tak geny zostają połączone, żeby zrobić dziecko, żeby sfabrykować dziecko. Natomiast co się dzieje z tymi gorszymi, z tymi nieprzystosowanymi, z tymi nieidealnymi zarodkami? No, one giną najzwyczajniej w świecie, albo też mają się przydać w eksperymentach medycznych, w tworzeniu jakichś hybryd zwierzęco-ludzkich, czy jakichś dzieci z trojga rodziców. Klonowanie komórkowe ma szansę na uzyskanie zwierząt transgenicznych, tak, żeby te zwierzęta były potem dawcami narządów do przeszczepu. To nie będą ludzie, tylko uzyskać takie narządy, które przeniesione do człowieka, żeby nie były odrzucone. To jest zamiarem, to jest celem medycyny rozrodu w sensie przyszłościowym.
czy to można by spróbować u człowieka. No u małpki już zrobiono. To był taki gen, który koduje białko świecące w ultrafiolecie. Świeci na zielono. To jest takie słynne białko świecące na zielono. Fantastyczna rzecz, bo można tworzyć sobie zielone obiekty. Można zrobić zielone bakterie, zielone i postanowiono zrobić zieloną małpkę. Znowu nie dla zabawy, tylko że to jest świetny taki łatwy sposób po prostu obejrzenia, czy udało się doświadczenie. No i udało się. Małpka, wprawdzie tam był problem z jej żywotnością, zdaje się, że ta pierwsza bardzo szybko po urodzeniu zmarła, no ale świeciła na zielono. Czyli widać, że ta eugenika tam gdzieś za rogiem się kryje, ale ja nie sądzę, żeby ktokolwiek spróbował to na człowieku. Jest to zabronione we wszystkich krajach, także śpijmy spokojnie. Czy nad czymś takim się pracuje? Tak. Czy można tego urzędowo zakazać? Nie. Bo możesz zacząć w Dallas w Teksasie, kontynuować w Warszawie i dokończyć na statku pośrodku Oceanu Spokojnego. A transhumanizm ma służyć stworzeniu genetycznej klasy panów, która znów będzie rządziła innymi, uznanymi za podludzi. Generalnie postęp oznacza postęp, czyli ulepszanie rzeczy. Mylące jest sugerowanie, że postęp ma jakąś nieprzyjemną stronę. Zrozumcie, że winny nie jest projekt odczytania genomu ludzkiego, że nie jest winna sama nauka o genach ani język genetyczny. Nie obwiniasz przecież alfabetu za to, że Adolf Hitler napisał Mein Kampf. Chodzi o to, co można zrobić z informacją. Czy użyjesz nauk genetycznych, odkryć genetycznych, cudów medycyny, żeby pomóc swym sąsiadom, leczyć ich, poprawić ich byt, nadrobić ich słabości? Albo czy użyjesz informacji genetycznej, żeby ich stłamsić, sprawić, żeby zniknęli? Żeby spełnić Twój ideał.